Siemano. Dzisiaj co? Pokażę wam pomarańczka. Nowy sprzęt. Coś, to się błotnik z przodu, jest jedno mocowanie urwane i się tak tłucze. On jeszcze nie jest do końca zrobiony, bo ogólnie jest do niego wsadzona 70-tka. Później wam pokażę, jak stary tłok wyglądał. Ja się dziwię, że to jeździło. Ale jeszcze na wolnej kaśnie. Jak mu się daje gazu, to jedzie. Ale jak się puści gaz i się stanie, to gaśnie. A odpalić też ma coś ciężko. Też jeszcze z niego wywaliliśmy dozownik, bo nie wiadomo, czy on w sumie działał, a nawet to lepiej samemu mieszankę robić. Bo właśnie tak było jeżdżone i 2 miesiące. O, tu jest wody. Jak ktoś tu przejeżdżał jakimś wkładem, a ja tu za... No, muszę go tak trzymać, bo zgaśnie. Tu kiedyś się rowerem przejeżdżało przez tę wodę. Dobra, jadę, bo coś... Lecą samoloty. Ćwiczenia mają. Nie no, jak już się wkręci, to ma moc. Ogólnie na wypady to chyba nim będę jeździł teraz. Bo jednak na 70 to on idzie w miarę. Ale nie tak jak Pawła 70. Więc wiecie. Kurde, o kurde, pokrzywy. Kurde.
da się tędy przejechać. Dobra, majster, pokażę wam jeszcze te stare części. Jak to wygląda? Aż się załamiecie. O. Tu jest stary tłok. Kurde, w sumie założę sobie rękawiczki, to się nie upierdzielę zaraz. O, zobaczcie, jak stary tłok wyglądał. To jest rysa na rysie, jest zajechany tłok. A głowica to tak, też już chyba trochę podjechana, chociaż nie wiem, nie znam się ja na tym. Kanał wydechowy to w ogóle jakiś zatkany, chociaż może on tak był. No i patrzcie do światła cylinder. Też jest ładnie zatarty. I to jeszcze jeździło. Znaczy w sumie jak już to rozbieraliśmy, to już nie jeździło. Ale ogółem no, to raczej się nie stało w jeden wypad. W ogóle jednego pierścienia brakuje chyba. Gdzieś tam został wywalony. No to się na pewno nie stało w jeden wypad. Więc trochę przejeździł, no tak. Więc mówię, chińska moc tyle przejeździła.